Dawno temu w Polsce biznes można było zrobić nawet na papierze toaletowym. Wystarczyła odrobina samozaparcia, chęci i nieco siły wewnętrznej, aby stać się osobą przedsiębiorczą. Dziś, wiele lat po okresie takiego nieco dzikiego kapitalizmu, wiemy, że to już nie wystarczy. Trzeba być innowacyjnym, kreatywnym. Powstały fundusze europejskie, które wspierają właśnie takie działanie. Pojawia się tylko pytanie, czy przypadkiem taki pęd na innowacje nie sprawia, że wiele osób siedzi i czeka, aż wreszcie do ich głowy przyjdzie taki genialny i fantastyczny pomysł, który odmieni życie milionów ludzi, a samego pomysłodawcę przemieni w milionera. Czy to aby na pewno najlepsza droga? Ile razy obserwowaliście ludzi, którym się udało, którzy założyli firmę i byli w stanie tą firmę wynieść na wysoki poziom? Założę się, że zastanawialiście się, że gdyby tylko do waszej głowy przyszedł taki wspaniały, genialny pomysł, od razu rzucilibyście to, czym się zajmujecie i rzucili w wir tworzenia nowego startupu z poświęceniem, zaangażowaniem i pasją. Czy zadawaliście sobie wtedy pytanie, czy temu komuś, komu się udało, to udało się z jego pierwszą firmą? Prawdopodobnie nie. Być może była to jego trzecia czy czwarta próba. Prawdopodobnie te poprzednie były nie do końca udane. Ale dzięki doświadczeniu, które wynieśli z realizacji tych poprzednich biznesów, zdobyli wiedzę i umiejętności i dzięki temu poprowadzili ten kolejny już z sukcesem. Tak naprawdę w biznesie jest trochę tak jak w sporcie. Sam talent nie wystarczy. Trzeba ciężko pracować i starać się, aby dojść na sam szczyt tego, czego sobie założymy. Dzięki swojej pracy w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości miałem okazję obserwować ponad 500 startupów, które powstawały, rozwijały się, odnosiły swoje sukcesy, ale także ponosiły porażki i upadały. Wnioski, które nasuwają się po tych wszystkich obserwacjach, są bardzo różne, ale jeden jest bardzo istotny. Rzadko kiedy zdarza się tak, żeby osoba, która przychodzi do nas ze swoim pomysłem i potem odnosi sukces, robiła po roku czy dwóch latach dokładnie to samo, od czego zaczynała. Te innowacyjne pomysły, te kreatywne, te najbardziej twórcze, nie biorą się z niczego, nie przychodzą do naszej głowy jak artystyczna wena, objawienie czy jakieś mityczne natchnienie, które daje nam coś od tak. Te pomysły i te innowacje są efektem pracy, są efektem obserwacji, bycia na rynku, współpracy ze swoimi klientami. Jeżeli widzimy, czego klient potrzebuje, jesteśmy w stanie mu to dać w nowy, ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Żeby to umieścić w jakiejś historii, powiem wam przykład Pawła i Dominika, którzy 8 lat temu założyli swoją pierwszą firmę właśnie przy moim inkubatorze. Była to bardzo prosta sprawa. Sprzedawali sprzęt poligraficzny, dostarczali jakieś skomplikowane urządzenia do drukarń, dużych, małych, średnich. I tak naprawdę po krótkim okresie zaobserwowali, że te małe i średnie drukarnie nie są w stanie zapłacić za takie skomplikowane i drogie systemy obsługi internetowych klientów. Mimo tego, że ten rynek jest, ten powiedzmy, to źródło klientów jest bardzo perspektywiczne. Dominik w krótkim czasie wymyślił aplikację, która umożliwiła uruchomienie kanału internetowego dla właśnie małych i średnich drukarń. Takie rzeczy już do tej pory były, ale nie były dostępne dla tych małych graczy. On wymyślił taki model, który umożliwił miesięczne płatności za takie usługi. Dzięki temu Dominik w krótkim czasie znowu uzyskał wsparcie finansowe, a potem pozyskał kolejnego dużego inwestora. Obecnie jego firma podbija rynki europejskie i jest warta wiele milionów złotych. Pojawia się pytanie, czy taka innowacja w ogóle powstałaby, gdyby nie to, że panowie zaczęli od czegoś naprawdę prostego. Kiedy patrzymy na różne pomysły, które są realizowane, nasuwa się taka trochę obawa, czy my, jeżeli wreszcie do naszej głowy przyjdzie taki genialny pomysł, będziemy w stanie zrealizować go na odpowiednim poziomie. Załóżmy na potrzeby dzisiejszej dyskusji, że właśnie w tym momencie wymyśliliście, jak uleczyć ludzkość z raka. Przychodzicie do inwestora, a on się was pyta,
jak poprowadzić kluczowe procesy w swojej firmie. Skąd pozyskasz pieniądze? Ile tych pieniędzy potrzebujesz tak naprawdę? Jak zbierzesz zespół? Jak zmotywujesz go do pracy? A ty co odpowiesz, skoro nie masz do tej pory żadnych doświadczeń w prowadzeniu biznesu? Zdecydowanie prościej jest spróbować swoich szans w czymś małym, gdzie ten model biznesowy jest już sprawdzony i udowodniony, gdzie nie musisz wyważać otwartych drzwi i możesz uczyć się na doświadczeniach i błędach innych ludzi. Jest to lepsze rozwiązanie niż od razu rzucanie się w wir nowych tematów i budowania błękitnych oceanów niezagospodarowanych nisz. Jeżeli spróbujesz czymś małym, ta innowacja w końcu przyjdzie. Kiedy dzielę się tymi przemyśleniami, to ta teza czasami może być odebrana, jakbym zniechęcał do innowacji. Ale w moim zdaniem jest zdecydowanie inaczej. Jak najbardziej chciałbym was do tego zachęcić, ale uwierzcie mi, nie ma dróg na skróty. Jeżeli będziemy siedzieli z założonymi rękami, nigdy nie wpadniemy na nic, co może zrewolucjonizować życie innych ludzi. Jeżeli będziecie mieli już ten pomysł, to nie przywiązujcie się do niego na siłę. Przez te wszystkie lata, kiedy pracowałem dla inkubatorów, rozmawiałem z ludźmi i kiedy oni opowiadali mi o swoim pomyśle na biznes, zastanawiałem się, co będą robili za rok, bo prawdopodobnie nie to, od czego zaczynali. Przez ten rok biznes weryfikuje ich założenia, ich pomysły, ich idee. Jeżeli weryfikuje pozytywnie, to znaczy klienci kupują i biznes się kręci, to dobrze. Wiele zmieniać nie trzeba, ale co jeżeli biznes się nie kręci, klienci nie chcą kupować? Jeżeli nie dostosujemy się do tego, czego oni chcą, znikamy. Z racji tego, że prowadziłem inkubator przy SGGW, obserwowałem wiele firm architektury krajobrazu. To branża, która dosyć dobrze się rozwija. Widać konkretne zapotrzebowanie na usługę, efekt końcowy, piękny ogród, trawnik. I ludzie są w stanie za to zapłacić. Wiele firm powstało i rozwijało się bardzo dobrze w tym obszarze. Ale była jedna z nich, której niestety nie wyszło. Dwie dziewczyny, które uparły się, że będą realizowały jedynie projekty bez wdrożenia ich w życie. Będą tworzyły projekty, a nie realizowały ogrody. Niestety klienci nie byli zainteresowani czymś pośrednim. Oni chcieli efekt, chcieli mieć piękny, kolorowy ogród, a nie to wszystko tylko, że na papierze. I dziewczyny, mimo tego, że dostały wiele sugestii z rynku, utwierdziły się w przekonaniu, że one są architektkami krajobrazu, a nie ogrodnikami, nie będą robiły ogrodów. Z rynku niestety zniknęły. Zastanówcie się, jeżeli byście teraz chcieli otworzyć jakiś biznes i szukacie pomysłu, zacznijcie od tego, w czym jesteście dobrzy i co sprawia wam przyjemność. Skonsultujcie pomysł ze swoimi znajomymi. Posłuchajcie, co oni mają do powiedzenia, ale nie bójcie się, że ktoś wam ten pomysł ukradnie. Bo kiedy wy o czymś myślicie, prawdopodobnie już inni zaczęli to robić. Potem oceńcie, ile potrzebujecie pieniędzy, żeby to rozwinąć. Ale oceńcie to realnie. Nie potrzebujecie od razu kupować drogich MacBooków albo zatrudniać asystentkę, czy mieć biuro w jakiejś kosztownej lokalizacji. Kiedy już będziecie wiedzieli, ile pieniędzy potrzebujecie, zastanówcie się, skąd to wziąć. Może pożyczycie od taty albo od bogatego wujka, a jeżeli nie, to waszym wujkiem może być Unia Europejska, która da wam dotację na uruchomienie takiego biznesu, albo pożyczy na bardzo preferencyjnych warunkach pieniądze. Możecie także zwrócić się do wielu inwestorów. Uwierzcie mi, na rynku jest znacznie więcej pieniędzy niż pomysłów, które są warte zainwestowania, czyli te pieniądze są. Kiedy już będziecie to wszystko mieli, zwróćcie się do jakiejś organizacji, która może wam pomóc ze wdrożeniem tych waszych planów w życie. Tych organizacji również jest bardzo wiele. A potem próbujcie, próbujcie i jeszcze raz próbujcie. Na pewno słyszeliście, że Facebook kupił WhatsAppa za 19 miliardów dolarów, zanim ten zdążył osiągnąć jakieś wielkie zyski. 19 miliardów dolarów. Takie przykłady rozpalają wyobraźnię i sprawiają, że młodzi ludzie często myślą sobie, że super byłoby stworzyć aplikację, pozyskać użytkowników, a potem szybko ją sprzedać i ustawić się do końca życia. Taki współczesny American Dream. Ale uwierzcie mi, takie rzeczy się nie zdarzają, albo jeżeli już, to bardzo, bardzo sporadycznie. I kiedy ludzie chodzą z głowami w chmurach i zastanawiają się nad tymi wielkimi ideami genialnych przedsiębiorstw, to wiele biznesów prostszych i spokojniejszych przechodzi im koło nosa tak naprawdę,
których nie jesteśmy w stanie wtedy zabrać doświadczenia. Jeżeli spróbujemy czegoś małego, to nauczymy się być spostrzegawczy. I uwierzcie mi, wtedy ten wielki, świetny pomysł, który odmieni wasze życie i odmieni jednocześnie sposób, w jaki ludzie żyją, podróżują, mieszkają, wreszcie przyjdzie wam do waszej głowy. I tego wam serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.